Do redakcji Technologiki dotarł Asus NX90, laptop z bebechami, które firmuje Bang & Olufsen, firma legenda w klasie ekskluzywnego sprzętu audio-wideo. Taka marka, przyznać trzeba, zobowiązuje i po testach wiele sobie obiecywaliśmy. Jednak gdy już wyciągaliśmy cacko z pudełka, pojawiły się wątpliwości. Po pierwsze, laptop jest ciężki i olbrzymi, przypomina wyglądem bardziej plazmy czy ekrany LCD, bo przekąt na matrycy to ponad 18 cali. Dodatkowo po bokach umieszczono głośniki, więc całość naprawdę powala masywnością. No ale to w końcu laptop niekoniecznie do kieszeni czy plecaka. Ma 4-rdzeniowy procesor i7, na pokładzie 4 GB pamięci, napęd Blu-ray i wypasioną kartę graficzną GeForce. To sprzęt wedle zamierzeń raczej do salonu, stąd niemal w całości srebrna obudowa NX-a, która, dodajmy, czasem razi po oczach. Jednak kolejne rozczarowanie przeżyliśmy, gdy włączyliśmy muzykę i kawałek filmu. Okazuje się, że wbudowane głośniki, choć wystawione na zewnątrz ekranu, to wciąż są za małe, by powalić z nóg. Jakość dźwięku była dobra, ale nie oszałamiająca, a niektórzy twierdzą nawet, że jest niewiele lepsza niż w standardowych laptopach tego i innych producentów. Komputer za to jest bardzo wydajny i starannie wykonany. Cacko niestety też słono kosztuje, bo ponad 7000 zł.